Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Tak jak się mówimy, wielokrotnie ustawa była nowelizowana kierujących pojazdami. Dzisiaj znowu mamy debatę na temat nowelizacji. Było wspomniane wcześniej, że budzi to wiele wątpliwości, ale tym bardziej powoduje niepokój nie tylko wśród zdających, ale również duże zamieszanie w wojewódzkich ośrodkach egzaminacyjnych. Moje pierwsze pytanie jest bardzo trywialne, ale ja bym chciał, żeby pan minister również na nie odpowiedział. Było wcześniej zadawane, więc powtarzam. Dlaczego ponownie przesuwamy termin wdrożenia powyższej ustawy i czy nie można było przewidzieć, że ten termin, który obecnie zmieniamy, nie ma szansy wejścia w życie, a tym bardziej byśmy zaoszczędzili sobie parlamentowi żenującego trybu pracy nad tą ustawą, ponownie debatując nad jej szczegółami i przesuwając. Po drugie, czy wejście obecnej nowelizacji w życie, a powinno, tak jak dzisiaj mówiliśmy, nastąpić do 19 stycznia bieżącego roku, będzie konstytucyjne? Ja bym prosił, żeby pan minister się do tego odniósł, tak lub nie? I czy po trzecie, czy nowelizacja ustawy, o której już poseł Tchórzewski wcześniej wspomniał jako w stanowisku klubu, spowoduje wzrost kosztów uzyskania prawa jazdy przez Polaków, którzy będą o nie się starali? Dziękuję bardzo.